Witajcie, tu Maciek Nowak, gram i śpiewam w zespołach Eder oraz Instytucja i dzisiaj pokażę Wam trochę kulis naszej muzycznej pracy, mianowicie porozmawiamy sobie o muzycznym slangu. Mikrofon. Taka rzecz, która jest mi najbardziej bliska, ponieważ z nią pracuję w zasadzie bez przerwy. Zdarza się, że mówimy na to mic, zdarza się, że mówimy gałka, chociaż ja osobiście jestem konserwatywny i mówię po prostu mikrofon, ale wiem, że takie nazewnictwo funkcjonuje również w środowisku. Realizator dźwięku, czyli osoba, która odpowiada za to, że słychać nas dobrze na koncercie, ma swoje różne specyficzne nazwy. Zdarzało się, że mówiliśmy inżynier po prostu, ale najczęściej mówimy foch. Foch, ponieważ nam się kojarzy z obrażalskim fochem, ale tak naprawdę jest to skrót od inżyniera z frontu, ten, który siedzi przed nami i pilnuje, żeby wszystko było jak najbardziej słuchalne, więc mogę powiedzieć, że my w zespole Eder mówimy na tę osobę foch. Jeżeli coś jest nierówno, nie do tempa, to często mówimy, że pływa i zaznaczamy to falą, wtedy każdy wie, o co chodzi, no bo po prostu jest takie odczucie wtedy, pewnie rzadko zauważalne ze strony publiczności, ale jeżeli ktoś ma dobre poczucie rytmu i czy też występuje na scenie, to czuje, że piosenka pływa. Wokalista nigdy nie zawala, więc jeżeli, to Kurt Cobain kiedyś powiedział, że jeżeli gitara nie stroi, to śpiewaj tak, żeby wokal też nie stroił, więc my zawsze śpiewamy tak, jak nam grają. Jeżeli chodzi o studio, bo to też jest nasza praca, często słyszy się, że nagrywamy na setkę. To znaczy, że wtedy nagrywamy wszyscy w jednym czasie, tak jakbyśmy grali próbę czy koncert i to rejestruje się w sumie. Tak zwanej, czyli każdy instrument jest nagrywany na osobny ślad, a tutaj też taki mały slang, czyli ślad, ścieżka nagraniowa i te wszystkie ślady zebrane razem, to jest tak zwana suma, czyli wszystkie instrumenty jednocześnie. Jeżeli o efekty chodzi, no to mnie najbardziej kojarzy się tutaj tak zwana kaczka gitarowa, czyli efekt typu wah-wah. On robi takie specyficzne właśnie brzmienie, brzmiące jak wah-wah, stąd jego pewnie angielska nazwa. My w Polsce tak się złożyło, że mówimy na to kaczka. No i oczywiście coś, dzięki czemu słychać nasze gitary, czyli wzmacniacz gitarowy. U nas jest nazywany piecem, a jeżeli jest podzielony na części, tak jak ten za mną, nie wiem czy go widać, to jest to głowa, czyli wzmacniacz oraz paczka, czyli ten kolumna gitarowa, w której są głośniki. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem Wam nasze tutaj wewnętrzne słownictwo i że szybko zobaczymy się na koncertach. My w tym roku z Ederem obchodzimy 10-lecie, więc jest to dla nas wyjątkowy rok i trochę szkoda, że nie możemy się na razie przynajmniej spotykać z Wami w takiej formie, jak to miało miejsce kiedyś, ale mam nadzieję, że to się szybko zmieni i zobaczymy się gdzieś tam pod sceną. Do zobaczenia.